Dzień dobry, witam państwa na dzisiejszym webinarze. Nazywam się Kuba Nowakowski, reprezentuję firmę Comparex, jednego z partnerów Microsoftu. Dziś chcę porozmawiać z państwem, powiedzieć państwu parę słów na temat znowu bezpieczeństwa. Stąd pierwszy slajd, który państwo możecie zobaczyć, który rzeczywiście pyta czy ten temat warto poruszać po raz kolejny. Gdyby nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo naszych środowisk software'owych Zależało tylko od tego, ile tego typu webinarów przejrzeliśmy albo ile przeczytaliśmy artykułów na ten temat, no to z pewnością bylibyśmy w 100% bezpieczni, a hakerzy musieliby szukać sobie innego zajęcia. Niestety, mają oni wciąż mnóstwo pracy. My również musimy pracować nad wieloma elementami związanymi z naszym środowiskiem IT, w tym środowiskiem software, o którym będę mówił dzisiaj. Zatem mam nadzieję, że znajdziecie Państwo kilka ciekawych elementów w tym, o czym chcę powiedzieć, kilka nowych rzeczy, o których do tej pory nie myśleliście w kontekście bezpieczeństwa oprogramowania. Zatem zaczynajmy. Ten człowiek, który pojawił nam się na środku slajdu, to taki klasyczny użytkownik komputera typu desktop czy laptop w organizacji, posiadający dostęp do pewnego rodzaju danych, w szczególności danych wrażliwych, danych istotnych dla samej organizacji. No, i korzystających z nich na co dzień w swojej pracy. Niestety jednak, z różnych względów, o których będziemy chcieli dzisiaj powiedzieć w tym webinarze, taki użytkownik podczas codziennej pracy czasem dokonuje złych wyborów, podejmuje decyzje, które w swojej konsekwencji doprowadzają do tego, że część tych danych, które do tej pory była bezpieczna i organizacja jako taka mogła czuć się z tymi danymi rzeczywiście bezpiecznie, niestety, ale staje się. Informacjami wręcz jawnymi, wycieka poza środowisko, w ten sposób powodując, że to, co jest najcenniejszym elementem większości organizacji, firm, czyli informacja, dostaje się w niepowołane ręce. Ta informacja, która jest podana tutaj na tym slajdzie jako wyróżnione słowo, tak naprawdę, może oznaczać bardzo dużo różnych rzeczy. Po pierwsze, może być to informacja niejawna, którą um, zobaczą osoby do tego um, nieuprawnione, ale może być też informacją, którą wykorzystują hakerzy po to, żeby dostać się do danego środowiska. E, chyba najsłynniejszy haker na świecie powiedział o tym, że użytkownik właśnie jest tym elementem, dzięki któremu najłatwiej i najtaniej można dostać się do praktycznie każdego środowiska e, IT na świecie. Przez to właśnie, przez tego typu e, historie, których e, działa IT świat IT Zna bardzo wiele. Traktujemy te informacje bardzo poważnie, a użytkownika, jako takiego strażnika tych informacji i punkt, przez który te informacje mogą się niestety wydostać na zewnątrz. Dziś postaram się Państwu powiedzieć, jak analizując środowisko software w naszej firmie, możemy sprawdzić, czy te dane rzeczywiście są porządnie zabezpieczone i czy rzeczywiście żaden z użytkowników w codziennej pracy, nawet przypadkowo, nieintencjonalnie, może jakość tych, tych zabezpieczeń niestety, ale znacząco, czy drastycznie nawet zmniejszyć. Zacznijmy więc od tego, w jaki sposób analizować oprogramowanie, tak żeby wydobyć z tej analizy informacje niezbędne do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w naszej firmie. To, co Państwo widzicie na slajdzie, to jest przykładowy dashboard dostarczany do naszych klientów w ramach usługi Portfolio Management Platform świadczonej przez Comparex. Te same informacje możemy sobie wyobrazić, że widzimy z dowolnego innego źródła danych. To, co Państwo będziecie widzieli podczas tego webinaru, to przyjmijmy, że są jedynie interpretacje danych inwentaryzacyjnych dotyczących oprogramowania. Czy tego typu liczby, które widzimy zawsze, startując z analizą oprogramowania w organizacji, mówią nam cokolwiek na temat bezpieczeństwa? Czy w ogóle? Środowisko IT, środowisko software, powinniśmy analizować w kontekście liczb i odnosić to bezpośrednio do bezpieczeństwa. W dużym uproszczeniu mówiąc, mniejszą liczbą elementów, mniej skomplikowanym środowiskiem, łatwiej się zarządza. Mamy wiele przykładów z życia wziętych, które przekonują, na, przekonują nas o tym, że gdyby czegoś było mniej, byłoby nam prościej, byłoby wygodniej. To przykład, w którym pewnie większość nas boryka się stojąc w korkach, wracając do pracy lub jadąc do biura. Natomiast przypominając sobie jakieś przykłady bardziej z branży IT, możemy wskazać na przykład na przeglądarki z otwartymi wieloma zakładkami, w których często sami użytkownicy się gubią, albo komunikaty, otwarte aplikacje, których naprawdę czasem jest za dużo. Nie inaczej jest z tym prostym przykładem i analizą oprogramowania w każdej z organizacji. Skupiając się na tych liczbach, konsolidując je, zmniejszając je, o czym będę też mówił w, w dalszej części webinaru, e, naprawdę można znacząco podnieść e, poziom bezpieczeństwa e, przez naszą wiedzę na temat środowiska. Dużo prościej zarządza się środowiskiem, które nie jest tak skomplikowane, jeśli chodzi o te liczby. Jak możemy zatem zdefiniować bezpieczeństwo naszego oprogramowania? E, producenci oprogramowania od których kupujemy nasze aplikacje, nasz software, najczęściej dbają o to, żebyśmy czuli się z używaniem tego oprogramowania jak najbezpieczniej. W jaki sposób można to sprawdzić? Dowiadując się, czy oprogramowanie, którego, z którego korzystamy, posiada tak zwane podstawowe techniczne wsparcie producenta. To wsparcie oznacza nie mniej nie więcej tylko tyle, że producent dba o rozwój tej aplikacji. Pod kątem funkcjonalnym, ale również pod kątem bezpieczeństwa. Czyli zawsze, kiedy dowiaduje się o tym, że aplikacja stała się niebezpieczna, bo gdzieś na świecie wystąpił incydent bezpieczeństwa przy użyciu tej aplikacji, właśnie, no to stara się, mówiąc kolokwialnie, załatać te dziury, poprawić te błędy. Użytkownicy urządzeń typu smartfon, już bez względu na rodzaj systemu operacyjnego na nich zainstalowanego, mogą przekonać się o tego typu rzeczach, kiedy Instalują poprawkę czy nową wersję swojego systemu operacyjnego na telefonie. Tam mamy taką listę informacji o tym, jakiego rodzaju błędy zostały usunięte przez tę poprawkę, czy jakie opcje funkcjonalne dodał producent w ramach tej poprawki. Dokładnie tak samo wygląda sprawa z oprogramowaniem, którego używamy w naszej organizacji. Firma Microsoft dba o swoich użytkowników, użytkowników swojego oprogramowania w ten sposób, że bardzo dokładnie informuje ich o tym, kiedy. Wsparcie dla danego produktu się skończy, co oznacza wsparcie, które trwa, na przykład do tej pory, i jakie produkty, w jakich wersjach będą miały kontynuowane to wsparcie i w jakim zakresie. Link, który teraz możecie Państwo zobaczyć na slajdzie, to jest link do ogólnej bazy wiedzy co do wszystkich produktów Microsoftu w kontekście tego podstawowego wsparcia technicznego producenta. W tym miejscu wpisujecie Państwo produkt, który was interesuje i zobaczycie, czy posiada wsparcie producenta. Jeśli tak, to do kiedy? W ramach usługi, o której wspomniałem, usługi Comparexu Portfolio Management Platform, bazując na tych informacjach, pokazujemy je Państwu na dashboardach, które widzieliście na slajdzie poprzednim, a za chwilę to jeszcze ten slajd wróci. I w tym miejscu widzicie Państwo, czy takie, taka, takie wsparcie jest świadczone dla danego produktu, czy nie. Jeśli jest, to kiedy się skończy? Przykładem niech będzie e, strona e, Microsoftu, na której wymienione zostały informacje dotyczące systemów operacyjnych Windows 8 i 7 i 8.1. Widzimy tutaj prostą tabelę, która dostępna jest na linku, który się pojawił nad nią, z informacją o tym, jakiego rodzaju e, systemu operacyjnego dotyczy informacja. Kiedy, do kiedy on będzie czy był dostępny dla klientów, kiedy skończy się jego sprzedaż, kiedy się skończy sprzedaż z preinstalowanym tym systemem operacyjnym. To w kontekście tego akurat produktu, który podaję jako przykład, jest bardzo ciekawe, bo planując zakupy czy planując zmiany w środowisku, warto tego typu informacje zdobyć. Dużą kampanię w tym względzie Microsoft rozpoczął kilka lat temu na temat systemu Windows 10 i... Na bieżąco informuje klientów, jak wygląda współpraca tego systemu operacyjnego z innymi aplikacjami Microsoft, na przykład z pakietem Microsoft Office. Bardzo dokładnie można zweryfikować, który, która wersja systemu pakiet, pakietu Microsoft Office będzie działała, mówiąc prost, bez żadnych zarzutów na systemie Windows 10. Więc przy Migracji do tego systemu dla klientów, którzy jeszcze tego nie uczynili. To bardzo dobra informacja bazowa, która daje nam na pewno dobry start do tego, żeby oprogramowaniem zarządzać. Jeśli już wiemy, czy producent świadczy dla produktów, których od niego używamy, wsparcia technicznego, warto zobaczyć, czy korzystamy jak dotąd z tego wsparcia. To wsparcie, jak mówiłem wcześniej, objawia się po pierwsze. W rozwoju funkcjonalnym, ale po drugie, w rozwoju bezpieczeństwa, czyli producent tworzy nowe poprawki bezpieczeństwa albo poprawki funkcjonalne, które to udostępnia do swoich użytkowników do pobrania, zainstalowania i używania w swoim środowisku. Oczywiście my zdajemy sobie informację z tego, sobie sprawę z tego, że te informacje nie zawsze mogą być użyte bezpośrednio po ich pojawieniu się przez Strony np. www. producenta, ponieważ każda poprawka musi być zweryfikowana, czy może być użyta w danym środowisku oprogramowania. Zatem informacja informacją, ale jest dobrą bazą do tego, żeby sprawdzić, czy korzystamy z tego, co daje nam producent w formie podstawowego wsparcia technicznego. Slajd, który teraz Państwo widzicie, to informacja o stanie bieżącym poprawek do oprogramowania. Mamy informacje o tym, jaka część środowiska jest podniesiona do najnowszej poprawki, jaka jeszcze tego wymaga. W tabeli pod spodem można zobaczyć informacje o tym, z jakiej wersji poprawki korzysta klient, a jaka jest dostępna od producenta. To bardzo cenna informacja, z której warto skorzystać. Można od razu w prawej skrajnej kolumnie sprawdzić, gdzie dany produkt jest zainstalowany, tak żeby dojść do konkretu informacji tego clue, które powie nam. Czy możemy łatwo podnieść ten produkt do nowej poprawki, czy jeszcze musimy dokonać jakichś testów albo sprawdzić to w jakiejkolwiek innej formie. Generalnie ta informacja jest o tyle istotna, że wiele przykładów, które niestety dzieją się cały czas, działy się historycznie i dzieją się do dziś, pokazuje, że nawet jedno oprogramowanie dostępne w ramach środowiska IT organizacji, nie podniesione do krytycznej poprawki bezpieczeństwa, może stanowić taki punkt, z którego dane niestety, ale będą z naszego środowiska uciekały. Są to o tyle niebezpieczne informacje, że kończyły się dla wielu organizacji, dla wielu firm końcem ich działania utratą płynności finansowej, ale również utratą zaufania ich klientów, ich odbiorców. Jest to informacja o tyle istotna, że dane historyczne Historyczne ataki hakerskie, historyczne incydenty bezpieczeństwa pokazują, że nawet jedna aplikacja z niezainstalowaną krytyczną poprawką bezpieczeństwa może doprowadzić do wycieku danych, co z kolei kończy się bardzo źle dla firmy czy organizacji. Niestety warto o to, o to dbać, bo mimo że jest to informacja ogólnie dostępna, informacja, którą dość łatwo zweryfikować, to jednak nadal są firmy, które nie korzystają z tej wiedzy, co w efekcie kończy się dla nich niestety, ale bardzo, w bardzo przykry sposób. Jak jeszcze możemy zdefiniować bezpieczeństwo? W tej części webinaru przechodzę do najbardziej pojemnej kategorii w kontekście analizy oprogramowania, czyli do analizy funkcjonalności oprogramowania. To, co wyróżnia usługę Portfolio Management Platform, to jest właśnie analiza funkcjonalna oprogramowania, które podajemy, poddajemy przeglądowi. Jesteśmy w stanie przydzielić każdą funkcjonalność wykrytą dla danej aplikacji do niej właśnie i zweryfikować, do czego użytkownicy mogą używać tego oprogramowania. Dlaczego jest to istotne? Wśród tych funkcji wymienionych jest wiele takich, które z definicji są podejrzanymi i warto im się przyjrzeć przeanalizować i ustalić, dlaczego takie oprogramowanie znalazło się u nas w środowisku, ale chciałbym podać też Państwu kilka przykładów funkcjonalności, które są niezbędne wręcz do tego, żeby pracować, żeby prowadzić biznes, a jednak mogą nadal stanowić dla nas realne zagrożenie w kontekście utraty danych czy pobierania również treści, które mogą zaszkodzić organizacji. Z tych przykładów najpierw powiedziałem o oprogramowaniu o programowaniu podejrzanym. No i rzeczywiście, jeśli wykryjemy w naszym środowisku jakieś gry, gry, które zostały e, intencjonalnie zainstalowane, a nie były elementem pakietu e, na przykład e, w ramach systemu operacyjnego Microsoft, e, możemy zweryfikować dlaczego taki użytkownik zainstalował grę i czy rzeczywiście jej używa, e, dlaczego ona się tam pojawiła. Gry z definicji jako niebezpieczne oprogramowanie tak traktujemy, ponieważ z jednej strony no, zabierają czas pracownika, o ile testowanie gier nie jest jego podstawowym obowiązkiem pracy. Ale po drugie, co ważniejsze, sporo gier otwiera kanały w sieci, umożliwiając w ten sposób komunikację ze światem zewnętrznym, co jest, co może być na pewno bardzo niebezpieczne. Pomijając jeszcze jeden element, który jest bardzo ważny, bezpieczeństwo. Licencyjne. Takie gry najczęściej są produktami wymagającymi licencji, ale taką licencję, taka licencja nie powinna być używana na przykład na urządzeniu służbowym. Rzadko kiedy użytkownik, który instaluje grę, sprawdza to wcześniej, a jest to niezwykle cenna informacja i cenna wiedza. Wśród oprogramowania podejrzanego, znajdujemy najczęściej u naszych klientów również oprogramowanie typu portable, czyli oprogramowanie, które nie wymaga instalacji. Na urządzeniu, wystarczy je uruchomić, klikając dwa razy, i nie musimy takiego oprogramowania instalować. Co to oznacza w praktyce? Dlaczego używają użytkownicy takiego oprogramowania? Najczęściej chcą oszukać niejako brak uprawnień administratora, właśnie do instalowania tego typu aplikacji. Aplikacje, które możemy znaleźć, mówiąc kolokwialnie, pod spodem, czyli to, do czego jest używana ta funkcjonalność, akurat ta grupa funkcjonalna aplikacji, jest naprawdę szeroka. Od aplikacji do obróbki wideo czy obróbki grafiki, bo są to najczęściej drogie licencje. Używając tej wersji portable, użytkownikowi wydaje się, że no, oszukał na tyle, że nie musi wydawać tych pieniędzy, albo jego firma nie musi płacić za te aplikacje. Ale zdarza się bardzo często, że są w. W tej formie używane mm, na przykład aplikacje do komunikacji, do pobierania i wysyłania plików, e, do czatowania, nawet do e, komunikacji wip co stanowi już poważne e, potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa. E, trzecia taka bardzo ogólna kategoria e, aplikacji, które znajdujemy w tym, w tym folderze, w tej grupie podejrzanych, e, to są różnego rodzaju generatory kluczy licencyjnych. Kraki, aplikacje no, z definicji niemile widziane nigdzie, a już na pewno nie w żadnej firmie czy organizacji na to też warto zwrócić szczególną uwagę. Ale e, powiedziałem o tym wcześniej, że na liście naszego oprogramowania nie musimy znaleźć tylko i wyłącznie podejrzanych aplikacji, które mogą być niebezpieczne. E, wbrew pozorom, aplikacje służące do komunikacji wojpowej albo czatowej, również są aplikacjami, które w szczególnych przypadkach mogą stanowić poważne zagrożenie bezpieczeństwa w organizacji. Jeśli mielibyście państwo do dyspozycji listę oprogramowania z grupy VoIP lub chat, czyli aplikacji służących do tego rodzaju komunikacji i znaleźli na niej oprogramowanie, które kupujecie dla swoich użytkowników, które standardowo instalujecie na ich komputerach, to jest to w porządku, ale jeśli znaleźlibyście na tej liście mnóstwo oprogramowania, którego nie autoryzowaliście wcześniej, co do którego nikt nie wyraził zgody na instalowanie na stacjach, a jednak jest używane w waszej organizacji, to zapewne spowodowałoby to taki prosty proces myślowy. Po co ci użytkownicy komunikują się, starają się komunikować ze światem zewnętrznym inaczej niż im na to pozwalam? Jest to całkiem naturalne i w ten sposób właśnie powinno się analizować oprogramowanie pod kątem bezpieczeństwa. W aspekcie komunikacji. E, czyli przyznacie Państwo, chyba że bez narzędzi komunikacyjnych w dzisiejszych czasach nie da się prowadzić biznesu, a jednak narzędzia komunikacyjne, niedopuszczone e, ogólnymi procedurami e, bezpieczeństwa wewnątrz organizacji, no nie są czymś, co powinno się tam znaleźć i nie są czymś, co jest mile widziane w tym miejscu. Inną grupą e, aplikacji związaną e, z niebezpieczeństwem, mimo że standardowo używaną przez wiele firm, jeśli nie wszystkie, są narzędzia do wymiany plików. Tu możemy znaleźć takie narzędzia, które zdecydowanie są czymś normalnym i dla pracowników, którzy rzeczywiście muszą z nich korzystać, żeby realizować ten biznes, powinny się znaleźć, to na przykład serwery czy aplikacje typu klient FTP. Absolutnie jest to coś, co używane jest w sposób naturalny w biznesie, jest to protokół, który służy do przesyłania danych, i po to powstał, i tak się go używa. Jednak jeśli mówimy już o aplikacjach, które obsługują sieci peer-to-peer, -peer, no to mamy do czynienia z mocno nieautoryzowaną próbą wymiany plików ze światem zewnętrznym. Warto sprawdzić w tym miejscu, czy rzeczywiście użytkownik nie używa tego typu aplikacji do tego, żeby pobierać treści niedozwolone lub wysyłać je na zewnątrz, co też jest. No, grozi na pewno poważnymi konsekwencjami, konsekwencjami, przepraszam, dla organizacji. Download Manager to też duża grupa aplikacji, które służą do pobierania treści, bardzo często są rozszerzeniami funkcjonalnymi do przeglądarek WWW, ale nie wiemy, do czego są tak naprawdę używane. Generalnie mówiąc o tych narzędziach, aplikacjach, grupach funkcjonalnych, warto wspomnieć o tym, że wykrycie ich w środowisku to jeszcze nie jest wielki dramat. Warto sprawdzić, czy one rzeczywiście są używane przez naszych pracowników. Jeżeli są aktywnie używane, to bardzo często nawet nie będziemy mogli sprawdzić, jakiego rodzaju treści są tam przesyłane czy pobierane do naszego środowiska. Zatem jedną informacją niezwykle cenną jest to, że coś jest zainstalowane u nas i spełnia taką funkcjonalność, która może być niebezpieczna, ale po drugie, czy rzeczywiście jest używane w naszej organizacji. Ostatnia grupa na którą chcę wskazać w tym webinarze to aplikacje służące do korzystania z dobrodziejstw rozwiązań chmurowych. Te rozwiązania są jak najbardziej bezpieczne same w sobie. One są powstały właśnie po to, żebyśmy nie nosili ze sobą pendrive'ów, które łatwo zgubić i w ten sposób łatwo te dane stracić. Natomiast jeśli nasi użytkownicy instalują aplikacje typu online storage, online service bez naszej wiedzy, no to warto zastanowić się, do czego tego używają. Aplikacje typu Dropbox, same w sobie, bardzo dobre aplikacje powstały po to, żeby właśnie nam pomóc w życiu codziennym, również biznesowym. Jeśli jednak są używane niezgodnie z procedurami, warto to przeanalizować, zwrócić na to szczególną uwagę, no i podejść do tego właśnie jako do potencjalnego incydentu bezpieczeństwa. Ostatnio w kontekście bezpieczeństwa. Nie tylko w Polsce, ale w całej Europie i chyba na całym świecie, mówi się dużo o RODO. Ono rzeczywiście nakłada na, nie, na nas restrykcje związane z pilnowaniem bezpieczeństwa w środowisku IT. Tego typu element, jak dostępność bardzo łatwa do aplikacji, które mogą służyć wszystkim pracownikom do wysyłania danych na zewnątrz powinna stanowić punkt, który, któremu powinien się każdy administrator bezpieczeństwa bardzo mocno przyglądać, ponieważ bez bardzo dokładnej analizy ruchu generowanego z tych aplikacji nie wiemy, czy powinniśmy patrzeć na tego typu aplikacje jako na potencjalnie niebezpieczne, czy może są to aplikacje, które dostaliśmy w pakiecie systemu operacyjnym, czy z pakietem na przykład Microsoft Office, ale administrator wyłączył korzystanie z nich, e, czy użytkownik raz na jakiś czas nie wysyła lub nie pobiera w tym miejscu danych, to są rzeczy, na które bardzo, waż, bardzo e, ważne jest, żeby, żeby zwracać e, uwagę podczas bieżącej analizy środowiska software. Rzeczywiście, e, wspominaliśmy na początku o tym, że ograniczenie liczb związanych z danymi naszego środowiska software pomoże nam w bieżącej pracy z tym środowiskiem, pomoże nam ograniczyć ryzyko bezpieczeństwa, ryzyko niebezpieczeństwa związanego z używaniem oprogramowania w naszym środowisku. Tak samo jest z funkcjonalnościami. Dopóki nie analizujemy tego pod tym kątem, możemy sobie nie zdawać sprawy z tego, że na przykład używamy oprogramowania służącego do tego samego, Kupując je od wielu różnych dostawców. Pomijając względy oszczędności związanych z pieniędzmi wydawanymi na licencję, to kwestia bezpieczeństwa jest tutaj niezwykle ważną, odrębną rzeczą. Mówimy o tym, że zarządzamy aplikacjami w kontekście poprawek, wsparcia technicznego producenta od wielu różnych dostawców, wieloma różnymi aplikacjami, podczas gdy moglibyśmy znacząco zmniejszyć tę liczbę dostawców, dzięki temu łatwiej, Planować i pilnować tego, czy na przykład oprogramowanie ma to wsparcie, a czy my zainstalowaliśmy najnowszą poprawkę bezpieczeństwa. Jeśli mówimy o funkcjach oprogramowania, to jedną rzeczą jest, żeby przeanalizować je pod kątem stanu faktycznego, ale drugą rzeczą jest planowanie zakupów, instalacji, nawet bezpłatnego oprogramowania, tak, żeby nie powielać błędów, które zdarzyły nam się wcześniej. Oprogramowanie czy dashboard, który Państwo teraz widzicie, dotyczący oprogramowania i jego funkcjonalności, pozwala planować zakup takiego oprogramowania. Możemy sprawdzić w łatwy sposób, do czego służy oprogramowanie, którego używamy albo które planujemy kupić, i porównać to z naszym środowiskiem, czy czasem nie używamy bezpłatnego zamiennika takiego oprogramowania w naszym środowisku. W ten sposób możemy wygenerować sobie prosty raport, zawierający bardzo szczegółowe informacje które pozwolą nam nie dublować już więcej funkcjonalności, nie zwielokrotniać tych, tej liczby instalacji oprogramowania, którego czasem nie potrzebujemy, a instalujemy, lub co gorsza, kupujemy je. Dlaczego środowisko software, o którym dzisiaj mówię w tym webinarze, jest aż tak istotne? Mówiąc o bezpieczeństwie, bardzo często mamy na myśli część serwerową, data center, rozwiązania sieciowe. Myślimy o czymś, co kosztuje dużo, dużo pieniędzy, musimy poświęcić na to mnóstwo czasu, żeby to wdrożyć. Natomiast Zapominając o tych naszych użytkownikach desktopów czy laptopów, zabieramy sobie cenne źródło informacji. Jeśli skupilibyśmy się tylko na jednej części naszego środowiska, jak na przykład data center czy serwery, to przypominałoby to trochę używanie parasola, który niestety, ale nie jest do końca sprawny, ma dziury, nazwijmy to w ten sposób. I niektórzy z tych użytkowników, którzy z niego korzystają, niestety nie dostąpią możliwości skorzystania z jego funkcji. Inną rzeczą jest też sytuacja, w której parasol jako to urządzenie bezpieczeństwa jest za mały względem ilości użytkowników, którzy chcieliby z niego skorzystać. I na tym prostym przykładzie chciałem Państwu pokazać, że dla bezpieczeństwa, dla cyberbezpieczeństwa tak samo istotne są rozwiązania tej klasy, właśnie Enterprise. Klasy związanej z dużymi, naprawdę dużymi danymi istotnymi dla organizacji. Z drugiej jednak strony, ta część użytkowników desktop, urządzeń typu desktop czy laptop, naprawdę jest równie istotna. Ponieważ wracając do starej zasady, że łańcuch jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo, to poświęcając mnóstwo czasu, pieniędzy, energii w to, żeby zapewnić bezpieczeństwo. W jednej klasie rozwiązań używanych w naszej organizacji możemy zapomnieć o drobnych, wydawałoby się, rzeczach związanych z naszymi użytkownikami końcowymi. Przez to w efekcie utracimy dane, na zabezpieczanie których poświęciliśmy mnóstwo czasu i energii. Dlatego tak ważne jest dwutorowe, co najmniej dwutorowe dbanie o bezpieczeństwo naszych danych, między innymi przez. Wszystkie te elementy, o których powiedziałem dzisiaj. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy webinar z mojej strony. Zapraszam Państwa teraz do zadawania pytań. Comparex stworzył wiele materiałów, które możecie Państwo, których możecie Państwo wykorzystać w kontekście dowiedzenia się więcej na temat zarządzania oprogramowaniem, właśnie w kontekście bezpieczeństwa. Zapraszamy do kontaktu. Teraz do zadawania pytań na czacie. Postaram się na wszystkie z nich odpowiedzieć. Jeśli nie, to na pewno pozostaniemy w kontakcie i mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy na przykład na spotkaniu czy prezentacji, gdzie zobaczą Państwo więcej możliwości naszych rozwiązań. Dziękuję bardzo.